Cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się kartą legendarną, która została niedawno dodana w nowym update'cie. Jest to Drwal, więc dzisiaj się nim zajmiemy. Już go pokazuję. Lumberjack, Drwal inaczej mówiąc. Jest kartą legendarną, kosz eliksiru ma 4. Na pierwszym poziomie 900 punktów życia, nie jest tak mało. Damage 260 na sekundę, 236. Szybkość uderzenia 1 i 1. Nawet nie jest wolny, jest fajnie. Jego chyba największą zaletą jest to, że oprócz swoich możliwości ataku, obrony, Lumberjack ma coś takiego jak Rage Effect 40%. I jest to według mnie jego największa zaleta, ponieważ jak widzicie, mamy oddzielny spell Rage. I on kosztuje nas 3 eliksiru, jeżeli go chcemy użyć. Czyli na przykład jakbyśmy chcieli właśnie użyć eliksir przyspieszający plus na przykład powiedzmy mini pekę, bo Lumberjacka porównuje z mini peką, zaraz wam pokażę dlaczego, to byśmy musieli użyć 7 eliksiru. A w takim wypadku Drwal już ma tylko 4 eliksiru, a ma dodatkowy bonus. Czyli wystarczy go wysłać z jednostkami na przodzie. On musi iść jako pierwszy, zanim jakieś jednostki. I gdy on pierwszy padnie, takie jego założenie jest właśnie, to od razu jest na mapę spuszczany Rage. I ten Rage przyspiesza 40% efektywność i daje szybkości w ataku naszym jednostkom, które za nim szły. Pokażę wam za chwilę właśnie fajne combo, które dopiero zaczynam trenować. Deck jeszcze nie jest ustawiony, ale wam pokażę. Ale to wszystko pokrótce. Tak jak mówiłem, zaletą właśnie Drwala jest to, że ma w sobie tak jakby drugą kartę, a kosztuje tylko 4. Więc mamy w zapasie 3 eliksiru. Ale dlaczego porównuję właśnie Drwala do Hogridera? Już wam pokazuję. Mniej więcej właśnie są na tym samym, można powiedzieć, poziomie. Drwal i Mini P.E.K.K.A. mają po 4 eliksiru. Drwal ma więcej punktów życia, bo aż 900, ale za to P.E.K.K.A. zadaje większy damage. Ale znowu damage na sekundę ma większy drwal, ponieważ P.E.K.K.A. uderza co 1,8 sekundy, a drwal co 1,1. Atakują obydwoje naziemne jednostki. No i dużym plusem jest plus te 40 Rage efekt Drwala. Czyli mówię, tak jakbyśmy puścili mini pekę i Rage'a, to by nas wyszło 7 eliksiru, a samego Drwala 4. Więc już mamy w zapasie 3 i możemy coś innego jeszcze wypuścić. Więc mniej więcej Drwala właśnie porównuje do mini peki. Mniej więcej tak samo się zachowuje. No dobra, ale przejdźmy dalej. Dlaczego mówię wam, że pokażę wam teraz raczej combo, które testuję. Używam Drwala i Hogridera. Dlaczego Hogridera? Puszczam Drwala pierwszego. Hogrider, pamiętacie sztuczkę z pchaniem Walkirii? To samo jest z Drwalem. Drwal idzie pierwszy, Hogrider go pcha na wieżę. Drwal zginie pierwszy, Hogrider dostaje 40% przyspieszenia w ataku. Oczywiście tak, muszą dojść do tej wieży. Trzeba im to jakoś ułatwić. Po drugie, w tej akcji jeszcze używam minera. Dlaczego minera? Drwal i Hog lecą na wieżę. Im bliżej wieży zginie drwal, puszczony miner też dostaje przyspieszenie 40%, więc mam kolejny plus. Tak jak mówiłem, ten skład jeszcze nie jest ustalony, dopiero go testuję i mam zamiar go właśnie nim pograć trochę dłużej, potestować, jak on się zachowuje. No ale dobra, żeby wam pokazać, jak mniej więcej to wygląda, to wam pokażę ostatnią walkę. Tam chyba było właśnie fajnie wyszło to, że będę mógł wam pokazać to combo, które wam właśnie chcę powiedzieć. I obserwujcie. Na razie jeszcze nie mam ułożonych kart. Będę sobie próbował właśnie ułożyć karty. Więc na początek polecę właśnie princesom.
właśnie ona poszła. I już mam minera gotowego. Miner poleciał właśnie na kolektor. Zapa. Nie pozwalam koledze, mojemu przeciwnikowi się szybciej rozwijać. Już mam Hogridera. Drwal jest w przygotowaniu. Teraz postawię sobie kanona, żeby nie tracić eliksiru. Kolega idzie Giantem i teraz wyczułem ten moment, że on już nie ma za dużo tam bardziej... I zobaczcie. Drwal poszedł, Hogrider. Oczywiście Fire z pytami się wspomagałem z tyłu, bo sądziłem, że coś... O, i widzicie? Został Rage spuszczony, Hogrider zaczyna szybciej atakować i już jest po wieżyczce. Właśnie to wam chciałem pokazać, że Drwal musi iść pierwszy, żeby ten Rage zadziałał. Co z tego, że puścicie na przykład Barbarzyńców albo Hogridera pierwszego, jak Drwal będzie z tyłu i on nie zginie i nie da tego efektu jednostkom, które z nim idą. Za chwilę mam nadzieję jeszcze wam pokazać. Tutaj akurat Drwal sam poszedł. Tutaj zrobiłem pomyłkę z tym uczniczką, z princessą. Więc musiałem się troszeczkę wybronić, no ale udało się. Właśnie takie combo, takich combo można pełno. Ja jeszcze wcześniej trenowałem combo typu Drwal i Barbarzyńcy. Ale mówię, trzeba to sobie wszystko wyćwiczyć i pomyśleć, jak to wszystko ustawić. Ja od dnia dzisiejszego właśnie testuję Drwala i Hogridera i mam nadzieję ustawić sobie tak deck, żeby w miarę mi fajnie gra ładnie szła. Tylko mówię, minusem jest to, że trzeba do tej wieży dojść, więc trzeba tak ułożyć grę, żeby to... I zobaczcie. Tylko, że tutaj mi nie wyszło właśnie, Hogrider poleciał pierwszy i tu był właśnie, widzicie, mój błąd. Hogrider zaraz zniknie. Hogrider zniknął. Tu zniknął właśnie teraz ten, zginął Drwal i... To jest właśnie błąd początkującego tym deckiem, nie zawsze mi to wychodzi. Że właśnie Rage nie miał swojej efektywności, że nic, żadna jednostka z tego nie skorzystała. Więc tak jak wam mówiłem, trzeba to wszystko właśnie wytrenować. Drwal pierwszy, Hogrider drugi. Mam nadzieję, że w tym odcinku właśnie pokazałem wam dwie rzeczy. Dobre użycie i złe użycie. Tutaj Drwal poszedł, Hogrider znowu, ale to już jest końcówka walki. Wygrana przeze mnie, więc... się cieszę, ładnie mi to poszło. Tylko wystarczy teraz sobie trochę właśnie potrenować. Ta legenda jest bardzo fajna, bardzo przydatna. Dużo osób jeszcze jej nie wykorzystuje właśnie, bo trzeba poćwiczyć, trzeba się jej nauczyć. Więc zobaczymy. A wy co o tym sądzicie? Macie tą kartę? Chcielibyście tą kartę? Jak wy byście użyli? Ja w tej chwili używam, tak jak widzicie, Drwal z Hogriderem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.